transformacji wizualnej dla budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Markowanie obiektów, informacje kierunkową oraz nośniki informacji. W projekcie wykorzystano cyfry autorstwa 35 pracowników uczelni. Uwzględniono zarówno zróżnicowane konteksty historyczno-przestrzenne, jak i wartości uczelni artystycznej. Celem projektu było stworzenie systemu, który nie jest przesadnie elegancki, lecz odzwierciedla żywiołowość studentów, a jednocześnie wzmacnia tożsamość instytucji. Trzeba będzie ze studentami porozmawiać na ten temat. O wręczenie nagrody zatem poprosimy panią profesor Czesławę Frejlich. Dopytuję, bo nastąpiła zamiana naszych wręczających w poszczególnych kategoriach w związku z nieobecnością pana Tomasza Zjawionego. Bardzo serdecznie zapraszamy do nagrody z nieobecnością. Dobrze. W takim razie bardzo prosimy pani Czesława, aby pani wręczyła nagrodę laureatom. No i laureatów zapraszamy do nas, drodzy państwo. Odbiór nagrody, dyplomu oraz zdjęcie pamiątkowe w tej kategorii. Gratulacje! Marta jako projektantka spotkała się ze mną jako wykonawcą, jako rzemieślnikiem. I to, na co chciałbym jak gdyby tutaj zwrócić Państwa uwagę, że projektanci powinni bardzo współpracować z nami, wykonawcami, po to, aby jak gdyby był taki pełny sukces danej realizacji, bo przedstawia się tutaj wiele projektów, natomiast no, bardzo często niestety nie mówi się o tej drugiej stronie, czyli o wykonawcach. Bardzo dziękuję Państwu. Projektu wystawa Życie ludzi. Wdrożenie Centrum Sztuki Współczesnej. Narracja wystawy skupia się na wybranych aspektach ludzkiej egzystencji. Celowo i przesadnie tutaj podkreślam, antropomorfizuje świat przyrody, co pozwala na lepsze przyjrzenie się naturze i zachowaniu człowieka. Poprzez poszukiwanie punktów wspólnych i krytyczną analizę mechanizmów występujących w świecie natury, kuratorzy stawiają pytanie o miejsce jednostki w społeczeństwie i jej funkcjonowanie w grupie. Bardzo serdecznie gratuluję, proszę bardzo. I to też dla... Gdzie się lubi ten pytanie? Tutaj dla Państwa. Tak, tak, jeszcze dla Państwa. Tak, i Centrum Współczesnej też... Tak się zamieniłyście, Panie. Ja wiem, że jest to...
Proszę bardzo. Zapraszam tutaj do zdjęcia. Dla wydarzeń online, ale ten bezpośredni kontakt z człowiekiem jest przecież najważniejszy i myślę, że kontakt człowieka ze sztuką. Sam bardzo serdecznie gratuluję. Świetna rzecz. Moja nazwisko Zubiewska Agata, jestem dyrektorką programową Centrum Sztuki Współczesnej Kronika i kuratorką tej wystawy wspólnie z Katarzyną Kaliną. Przywiozłam ze sobą dzisiaj właściwie pół zespołu Kroniki. Z tego miejsca chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi, z prawami kobiet oraz właśnie z jednostką, która musi się odnaleźć w większej zbiorowości. Serdecznie zachęcam jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Na Akademii Sztuk Pięknych reprezentuje zespół Kraków Warszawę. No i tutaj będzie taka jeszcze jedna specjalna, drobna niespodzianka. Dzień dobry, dziękuję Państwu, to jest śląska rzecz, też nagroda. To jest moja prywata, moja i Bogdana Hosaka. Ja wszystkim tak, gratuluję wszystkim, którzy wygrali i tym, którzy nie wygrali. Ja myślę, że te prace były niezwykle wartościowe. Od początku jestem w tym konkursie i śledzę, widzę jak to się rozwijało, ale pani dyrektor o tym mówiła, więc nie będę o tym mówić. Teraz się pozwolę na prywatę. Ewo, to była utopia, ale jakże piękna utopia. Ponieważ mówiłaś o pierwszej edycji, pozwól, że powiem o drugiej. Otóż nie wiem, czy pamiętasz, kto wygrał w drugiej Tomaszów. Rzeczywiście. Rzeczywiście wygrał Tomaszów. Przepraszam, jak to muszę pomagać. I Silesiana. Proszę Państwa, 2006 rok, dwie nagrody, wspaniałe nagrody Bogdana Kosaka i Artura Frankowskiego. I Henryka Sekwerda. Proszę? Artur Frankowski i Henryk Sekwerda, Silesiana. Tak. Ewo, to była Twoja zasługa. Tutaj masz... Tak, pomyśleliśmy sobie, że Ci przypomnimy w ten sposób. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Jak sądzisz, że to jest wszystko, co nie? Bo Urny też wygrało. Urny są moje ulubione. Urny ceramiczne. Jeszcze za wcześnie. To jest druga nagroda. Znaczy, jeszcze jedna zaległa. To G. To jest właściwie nagroda Bogdana Kosaka. To jest moja. To G, to jak myślisz, co to jest? No... Różnie się kojarzy. Wiesz co, to jest goło. To jest goło. Tak, tych wszystkich, którzy nie wiedzą, to jest nagroda dla męża, który cię wspiera. To byłem ja. Cudownie. Oj, ale się cieszy. Ja myślę, że... Ach, cudownie. Nieprawdopodobnie. Naprawdę. Zanim jednak zdradzimy, kto otrzyma w tym roku statuetkę, pozwolicie Państwo
że przedstawię gości. Witam Panią. Wydarzenie, cudna inicjatywa. Jest bardzo miło, że moje miasto sobie o mnie przypomniało, bo pochodzę z Cieszyna. Tutaj spędziłam 18 lat swojego życia. Mieszkam od, nie powiem ilu lat, ale wielu w Katowicach. Faktycznie jestem dziennikarzem związanym z wieloma mediami, natomiast jest mi niezmiernie miło tutaj wrócić, zwłaszcza dlatego, że to jest moje ulubione miejsce w tym mieście, bo tutaj uczęszczałam przez kilka lat do szkoły muzycznej, więc Wzgórze Zamkowe jest mi szczególnie bliskie. Bardzo się cieszę, że obecnie jest tak fantastycznie ten obiekt zagospodarowany przez włodarzy miasta. I tak cudnie się Cieszyn rozwija, a dowodem na to, że się miasto rozwija, jest 16. edycja tego wyjątkowego wydarzenia. No a teraz mnie niestety niech sprawia, że trzeba założyć okulary, żeby cokolwiek zobaczyć. I postaram się Państwu po kolei na bieżąco przekazać wszystkie najważniejsze informacje związane z tym, co będzie się działo, a mianowicie będziemy wręczać nagrody i wyróżnienia po szczególnych kategoriach. Określić konkurs Śląska Rzecz. Tak jak wspomniała Pani Violetta, tegoroczna edycja jest wyjątkową edycją, bo trudno i dla projektantów, i dla wykonawców, i dla artystów, trudno generalnie dla całego. Ale czy potrzeby, oczekiwania i priorytety są dla nas wszystkich inne, czy takie same jak rok temu, czy przy okazji poprzednich edycji? I myślę, że tego od nagrodzonych i wręczających również się dziś dowiemy. Tak jak wspomniała już Pani Violetta, jeszcze raz podkreślimy, że te nagrody, ten plebiscyt dotyczy zarówno województwa śląskiego, jak i opolskiego. I bardzo z tego miejsca dziękujemy, że pomimo takiej pogody, takich warunków atmosferycznych dotarli do nas goście zarówno z Katowic, jak i z województwa opolskiego. No, cieszę się specjalnym. Mam powiedzieć kilka słów. To, co może jest najprostsze, od tego zacznę. Jak to było tych ponad 20 lat temu, to jedno. A jak to było przy pierwszej edycji Śląskiej Rzeczy? Mam katalog, który należy do naszych najcenniejszych publikacji, bo zostały bodajże dwie sztuki. Ten katalog potwierdza, myślę, dobrze. Zmiana ilościowa na pewno jest poważna. Wtedy było 16 zgłoszeń. Ale wśród tych 16 co najmniej 3 były na niewiarygodnie wysokim poziomie. Zwycięzca Dywan Moho, Heidia, Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn, Moho Design. No to chwilę później otrzymał pierwszego w Polsce Red Dota. To jest już ikona designu. Drugie miejsce. Książka Martwe Punkty. Antologia poezji na dziko. Tomasz Bierkowski i Ars Camera i Silesia Superioris. A niezwykła książeczka, niewielka, typograficznie cudo. A w naszych zasobach, które co roku bogacą Państwa dokonanie, czyli w zasobach wystawy Lizej po Śląsku. I wyróżnienie, też niezwykle symptomatyczne. System informacji wizualnej, Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla spółki Stabil projektowała Justyna Kucharczyk, Jerzy Stysioł i Henryk Wilkosz. Wszystkie te osoby, autorytety są aktywne, rozpoznawane w polskim designie. Co nam się zdarzyło tych 16 lat temu? I mimo jakiejś trochę trwogi, bo w tym wszystkim było trochę produktów zupełnie nietrafionych, pamiętam profesor Fajn mówiłam, że robimy to tylko co 2 lata, bo nie wiedzieliśmy, czy tak wysoki potencjał objawi się co roku. Podjęliśmy decyzję, że tak, że Śląska Rzecz będzie co roku. I co roku była zachwycająca. Co roku mogliśmy pokazać, że w województwie śląskim, a z czasem w województwie opolskim, pojawiają się wdrożenia, ja to wielokrotnie mówiłam, na europejską skalę, ale że również te wdrożenia wchodzą w przestrzeni dotychczas
niekojarzone z projektowaniem. Dlatego się cieszę, że Wioletta Beczek zakończyła swoją pierwszą tak publiczną przemowę słowem codzienność. Bo Śląska Rzecz to jest nasza codzienność. Ja bym mogła długo, jak Państwo wiecie, i oczywiście już mnie kroci, żeby powiedzieć kolejną anegdotę, kiedy to pojechaliśmy z wystawą do Częstochowy i tam prezeski były zaskoczone, że to są takie zwykłe rzeczy. A ona się spodziewała takiej, no, ekstra wodotrysków, a one powiedziały, że takie, co to w sklepach możemy kupić. No tak, bo o to właśnie chodzi. Więc ja w tym moim pewnie już ostatnim wstępie do katalogu tegorocznego starałam się penetrować jeszcze pamięć, przypominam wspomnienie z 1932 roku, w ogóle przed zatwierdzeniem dotacji na funkcjonowanie Śląskiego Zamku, powstanie Śląskiego Zamku Sztuki Przedsiębiorczości. Rozmawiałam z Ministerstwem Gospodarki i zmartwiony głos urzędniczki, wątpiący głos urzędniczki mówi: wzornictwo to chyba taka nisza. Więc na koniec ja dziękuję za wyprowadzenie wzornictwa z niszowych galerii, życie do domów, szkół, szpitali, miejsc pracy, na ulicę, bo ta edycja, tak jak praktycznie wszystkie poprzednie, tego dowodzi. Ale chciałam powiedzieć coś jeszcze, co trochę się wiąże również z tym, że znajdujemy się teraz w sali, w tych maseczkach. Otrzymaliśmy, tak jak chyba pewnie wszyscy, komunikaty, że grożą nam burze, gradobicia, wichury, podtopienia. Przestraszyliśmy się tego, muszę powiedzieć, i stąd znajdujemy się w sali, gdzie pierwszy raz zawsze wyznacznikiem sukcesu było to, że będą ludzie, tak jak teraz, stać w drzwiach, bo się nie będą mieścić, a teraz się denerwujemy, że przekraczamy zasady bezpiecznego funkcjonowania. Wzrosły kryteria, bo myślę, że Państwo to muszą wiedzieć, ale jest z nami również stało i wcale nie honorowo przewodnicząca zespołu Żywi, więc myślę, że też będzie mogła wrócić do tego, jak kampus się zmienia. A mnie bardzo zależało, proszę Państwa, żeby się tutaj spotkać z Państwem, nie mając głowy kręconej do tyłu. Tylko żeby zwrócić uwagę, że problemy, świat, w którym żyjemy, problemy, które mamy sprostać, wymagają współdziałania i wiedzy. I wiedzy. I tu korzystam z obecności bardzo dla nas istotnej i życzliwej osoby, która w województwie tak naprawdę ma ogromną rolę. Pani członkini zarządu, pani Beata Biała, więc ja wiem, że pani dużo rozumie. I chciałam powiedzieć, że w województwie śląskim musimy pewnie więcej wiedzieć, co się dzieje. I jaka jest ta nowa rola wzornictwa. Jaka jest rola projektantów. I wobec czego obserwatorium designu to jest coś, o co powinniśmy walczyć. A ja będę, myślę, szczęśliwiona, jeżeli ta robota przypadnie zamkowi, bo zamek to nie jest też tylko miejsce wystaw, zamek jest miejscem procesów i badań. I niech to tutaj zostanie. Ponieważ żeby zmieniać, trzeba wiedzieć. Żeby wiedzieć, trzeba badać. Jest tutaj akademia. Wiemy, że bez nich nic z tych rzeczy by nie było możliwe, ale ufam, że zamek tą rolę, którą zaczął kilkanaście lat temu dla rozwoju województwa, będzie mógł kontynuować. Ja przepraszam, ja wiem, że miałam jakby krótko i nawet sama tą rolę tak widziałam, ale sobie pomyślałam, że wiele rzeczy jest, którym się chciałam podzielić z Państwem przy tej niezwykłej chwili. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość. Za tą przemowę. Jeszcze raz podkreślę, że jest Pani naszym gościem specjalnym. Zdecydowanie tak, bo bez Pani tego konkursu by nie było. I nie wyobrażam sobie innej osoby tak walecznie i aktywnie walczącej o to, żeby ta inicjatywa się rozwijała. Drodzy Państwo, ja kilka dni temu rozmawiałam ze znajomymi z Miasta Ogrodów i z Muzeum Śląskiego, gdzieś tam się prywatnie również widujemy. I ta cała pandemia, która przyniosła tak wiele skutków ubocznych, fatalnych wręcz dla gospodarki, wpłynęła na to, że wielu z nas musiało się przebranżowić, wiemy, jakie są tego konsekwencje, wpłynęła też niesamowicie w sposób taki bardzo twórczy i pobudzający
na artystów. I myślę, że również to dotyczy tej konkretnej branży, jeśli chodzi o projektowanie, bo faktycznie możliwości są olbrzymie. Ludzie stają się dzięki temu, że zostali nieco pozamykani, izolowani, jeszcze bardziej żądni tego, aby dać wyraz temu, co im w duszy gra. To też jest, myślę, takie światełko w tunelu. Oby to wszystko przełożyło się na procesy legislacyjne, na wsparcie. Uśmiechamy się do przedstawicielki naszego województwa, bo miasto to jest perełka, drodzy Państwo. Ja tak dosłownie króciutko tylko inaczej patrzyłam na miasto, mieszkając tutaj, inaczej patrzę, przyjeżdżając tu z wielką radością, odwiedzając moich rodziców, moich przyjaciół. To naprawdę jest wyjątkowe miejsce i myślę, że nawet mieszkańcy Cieszyna, rdzenni, którzy tutaj od lat mieszkają i tworzą na tej ziemi, nie mają czasami świadomości, jak pięknym, wyjątkowym miastem jest Cieszyn. Zatem wspierajmy inicjatywy związane z designem, z budownictwem w Cieszynie oraz w całym województwie. Także się pod tym, myślę, wszyscy tutaj będziemy aktywnie podpisywali i będziemy te inicjatywy wspierali. No dobrze, drodzy Państwo, to jeszcze tak, zanim przejdziemy do wręczenia już konkretnych nagród, kilka słów jeszcze o osobach, które bardzo ciężko koncentrowały się na wielomiesięcznej pracy, aby tych konkretnych nominowanych wyłonić, czyli kilka słów na temat jurorów konkursu. Nie wszyscy dziś mogli z nami być, ale każdej, myślę, z tych osób należy się słowo i wyraz uznania. Zatem tak, przypominam, że przewodniczącą jury jest wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, profesor Czesława Frejlich. Dziękuję. Kolejną osobą, która zasiada w jury, jest pani Barbara Szafir, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pełniące obowiązki dyrektora Zamku Cieszyn pani Wioletto Beczek, którą Państwo już dziś poznali. W skład jury wchodzi także pani Lubomira Trojan, która jest ekspertem do spraw projektowania usług. Jest także zastępcą dyrektora Zamku Cieszyn. W skład jury wchodzi pan Andrzej Budek, projektant, partner zespołu Kot Góry, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. I ostatni członek jury, dr Daniel Zieliński, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. No dobrze, drodzy Państwo, nie przedłużając pora na pierwszą, teraz tutaj nastąpi bardzo owocna współpraca. Ja od razu poprosiłam o wsparcie, bo obsługa mikrofonu, kartek i tego urządzenia to dla mnie za dużo, więc bardzo dziękuję za to, że Pani mnie wspiera. Bardzo dziękuję. No dobrze, drodzy Państwo, w kategorii produkt, uwaga, nominowani. Firma Wink, producent PSS, Ewa Piątkowska-Pająk, Pajak Sport, projekt Wojciech Kłapcia. Nieobecnie. Dobrze. Druga propozycja wśród nominowanych to modłowe meble szkolne, producent to Roman Pilch, zakład produkcyjno-handlowy Pilch. Otrzymuje przyczepa do przewozu psów z aneksem sypialnym. Spółka jawna. Projektanci Michał Latko, Jakub August, Natalia Kacprzyk, Łukasz Szczęsny, Natalia Pietruszewska-Golba, Arkadiuszka Nora, Tenka plus Latko. Drodzy Państwo, kilka słów może, bo uśmiechy ten projekt wywołał na Państwa twarzach, ale uwaga, przyczepa do przewozu psów z aneksem sypialnym łączy strefę dla czworonogów, obszar dla ich opiekunów oraz tak zwaną część roboczą. Projekt składa się ze specjalnej konstrukcji z elementami uzupełniającymi, czyli są platformy, uchwyty, przestrzeń bagażowa i wypoczynkowa, dzięki czemu zapewnia to maksymalny komfort i ergonomię użytkowania. Co ważne, zastosowana instalacja fotowoltaiczna pozwala na produkcję czystej energii z
Cykl użytkowania przyczepy wykonanej z aluminium wynosi od 40 do 60 lat. Czyli wielopokoleniowa przyczepa. No dobrze, drodzy Państwo, nagrodę w tej kategorii zatem wręczy pani wicemarszałek. Zapraszamy bardzo serdecznie. W tym miejscu miał się pojawić pan Tomasz Zjawiony, prezes regionalnej izby gospodarczej, ale pana Tomasza nie ma i będzie nam niezmiernie miło, jeśli pani poczyni te honory w tym właśnie miejscu. I wręczę nagrodę. Przekażę Państwu, że pani jest także miłośniczką zwierząt, a więc nieprzypadkowy wybór tej osoby, która wręczy statuetkę nagrodzonego projektu. No, zapraszamy do nas zwycięzców. Dzisiaj nie mogło być z nami, ale któremu serdecznie dziękuję w imieniu całego naszego zespołu, bo on jest ojcem też tego projektu. Projekt jest rzeczywiście wyjątkowy. Firma Medbox jest producentem z Orzesza, producentem właśnie przyczep do przewozu psów dla służb ratowniczych, dla osób, które trenują psy, które właśnie tych psów większych gabarytów rzeczywiście niż 2,5 kg mają więcej i te psy są przewożone czy to na treningi, czy to na zawody, czy właśnie na akcje ratownicze. No ale właśnie z tej obserwacji miłości do psów, którą Medbox darzy czworonogów, ponieważ jeden z właścicieli sam jest takim czynnym zawodnikiem i obserwacji tego rynku zrodził się też pomysł i zauważona potrzeba tego, że trenerzy, opiekunowie czy służby ratownicze nie mają gdzie spać jeżdżąc na takie zawody czy miejsca ratunkowe. W związku z tym postanowili stworzyć przyczepy właśnie z aneksem do spania dla dwóch opiekunów. Ten aneks jest wysuwany, podnosi się dach, zobaczą Państwo na wystawie i tam dwóch opiekunów może spać, a potem cztery psy mogą być przewożone. No i z tym pomysłem właśnie zgłosili się do nas i mieliśmy okazję przez ponad 2 lata pracować nad tym projektem, także na początku wielkie podziękowanie w ogóle dla firmy Medbox, ogromne gratulacje, bo to były ponad 2 lata bardzo ciężkiej pracy. My widzimy każdego dnia właściwie, jak firma się rozwija i jestem przekonany, że to będzie taki impuls, który już widzę, że teraz jest, ale myślę, że jeszcze w czasie w tej niszy wyprzedził konkurencję. Firma wyprzedza już teraz konkurencję, a to będzie taki bardzo mocny impuls do rozwoju. Dziękuję dla Matu, podziękowania dla Michała Latki, którego właśnie nie ma. Dzięki dla Pawła Mazura, który... Drodzy Państwo, myślę, że pomysłodawcy zainspirowali się nieco sportami hipicznymi, bo my wiemy, że koniki podróżują w fantastycznych warunkach, takimi specjalnie skonstruowanymi pojazdami, gdzie właśnie i zawodnicy, i kozacy mogą przebywać. Dlaczego psy miałyby mieć gorzej ich właściciele, zwłaszcza jeśli są nieco większych rozmiarów, to myślę, że produkt naprawdę niesamowicie innowacyjny i no, doceniamy Państwa wysiłki i pracę, bo to na pewno konstrukcyjnie nie było proste zadanie. Dobrze, przechodzimy, drodzy Państwo, do drugiej kategorii, a to będzie grafika użytkowa. Poznajmy zatem nominowanych. System informacji wizualnej osiedla Giszowiec w Katowicach, wdrożenie Urząd Miasta Katowice, projekt Bartłomiej Mitański, Aleksandra Krupa, Martyna Berger, Justyna Batko-Blank, Studio.